Dzisiaj kolejny odcinek Medycyny w pigułce. Tematem dzisiejszego spotkania będzie odpowiedź na zapytanie pani Sandry dotyczącego padaczki i prawa jazdy. Zapraszam. Pod jednym z moich wpisów dotyczących padaczki napisała pani Sandra. Droga pani, a co jak padaczka była wyleczona w wieku lat 16? Neurolog zakończył leczenie. Osoba jako uzdrowiona po 5 latach zrobiła prawo jazdy jako zdrowa osoba. I teraz po roku jeżdżenia autem padaczka powróciła. Zostały przydzielone leki i był pierwszy atak w nocy. Co wtedy z tym prawem jazdy w przypadku zwykłego jeżdżenia autem, nie zawodowego? Tyle pytanie. Odpowiem ogólnie, dlatego że ja tutaj mam bardzo wiele niejasności dotyczących samego tutaj zapytania i osoby, o którą pytamy. Mianowicie wiek pacjentki. Domyślam się, że jeżeli o nią chodzi, była wyleczona w wieku lat 16, po 5 latach zrobiła prawo jazdy, to już jest 21 i rok jeżdżenia, czyli ma 22 lata. Czy był tylko jeden atak w tej chwili, bo z tego wynika, że był jeden atak i zostały już przydzielone leki. Jaki to był atak? Czy to był napad duży, czy napad mały, czy jakiś inny, częściowy? I dlaczego wystąpił w nocy? Myślę, że jeżeli po tak długim czasie, czyli po tych 5 czy nawet 6 latach już w tej chwili, pojawił się napad, to wydaje mi się, że był jakiś czynnik prowokujący. I to jest bardzo istotne, żeby znaleźć ten czynnik prowokujący. Nie wiem też, jak wyglądało EEG u pani Sandry wtedy, gdy była wyleczona już. Czy zmiany, jeżeli były pierwotnie zmiany w zapisie, czy zmiany uległy normalizacji, czy jakieś zmiany w zapisie pozostały. I nie wiem też, jak wygląda w chwili obecnej zapis, bo też pani Sandra nic na ten temat tutaj nie wspomina. Dla mnie to jest bardzo istotne, bo z EEG można bardzo wiele informacji wysnuć. Chodzi tutaj o wpływ aktywacji, o ewentualne cechy senności w zapisie, czy wiele innych elementów, które z samego zapisu mogą nam wskazać czynniki prowokujące wystąpienie napadu. A tych czynników jest bardzo wiele. Uważam, że u takiej osoby, abstrahując już od tego, że zaraz dojdziemy do prawa jazdy, po 5 latach, czy po nawet 6 latach, nie wiem, czy atak był taki sam jak poprzednio, czy inny, powinno być wykonane badanie obrazowe, albo tomografia, albo rezonans. Też nie wiem, czy zostało wykonane. Nie wiem też, jaki tryb życia prowadzi pani Sandra, czy jest osobą pracującą, czy ma, dobrze sypia, czy jeszcze na coś choruje. Także nie jestem w stanie odpowiedzieć tutaj indywidualnie odnośnie tego przypadku, ale wracamy do prawa jazdy. Temat prawa jazdy i pacjentów z padaczką jest tematem bardzo częstym i mam bardzo wielu pacjentów, którzy właśnie mają ten problem, bo nagle wystąpiły napady padaczki, chcieli zrobić prawo jazdy, a nie można. Taka jest zasada, że jeżeli nie ma kontroli napadów, to absolutnie nie można prowadzić samochodu. I nie ma to znaczenia, czy prowadzi się tylko dla swoich potrzeb, czy jest to zawodowe prowadzenie samochodu. Nie ma znaczenia. Dopóki nie ma kontroli napadów, dopóty nie można nawet myśleć o prowadzeniu samochodu. Zasada jest taka, że minimum 2 lata bez napadów powinny być i to musi pacjent poświadczyć, najlepiej oświadczeniem, które lekarz neurolog zamieści w kartotece. To oświadczenie ma moc prawną, w razie jakiegokolwiek zdarzenia drogowego jest to argument i dowód na to, że tych napadów nie było. O tym, czy prawo jazdy może być wydane, decyduje neurolog.
Jeżeli prawo jazdy po tym okresie tych 2 lat bez napadów zostaje wydane, aczkolwiek zaznaczę, że ja u moich pacjentów wyrażam zgodę dopiero po 3 latach beznapadowych, bo uważam, że ten okres jest okresem bezpieczniejszym i dla pacjenta, i dla innych użytkowników dróg. Teraz, jeżeli chodzi o kontrolę prawa jazdy, tutaj ta kontrola jest częstsza. Co rok powinno być prowadzone badanie kontrolne u neurologa. Ja zwykle wykonuję również badanie EEG, żeby sprawdzić, czy są zmiany w zapisie, czy się zapis poprawił, czy zapis się pogorszył, czy jest taki sam, jak pierwotnie występował, bo z tego również można wysnuć bardzo wiele informacji. Także podsumowując, jeżeli teraz wystąpił napad, to niestety znowu muszą być 2 lata bez napadów. Radziłabym w tej sytuacji zwrócić uwagę na to, co spowodowało, że napad wystąpił, zwrócić uwagę na zapis EEG i na ewentualne wszystkie czynniki, które są w zapisie brane pod uwagę. I to też może pomóc w ustaleniu przyczyny napadów i dopiero wrócić do tematu po co najmniej 2 latach. Po tym okresie dopiero neurolog może wydać zaświadczenie, że wyraża zgodę na powrócenie czy na przywrócenie prawa jazdy u tej konkretnej pacjentki. W padaczce ja już wielokrotnie mówiłam, pisałam, że EEG ma bardzo duże znaczenie. Ja w tej chwili już finalizuję mój drugi kurs, który właśnie jest poświęcony interpretacji opisu badania EEG, bo z samego opisu badania, które dostaje lekarz POZ-u, lekarz neurolog, czy lekarze innej specjalizacji, czy nawet sam pacjent, bo badanie EEG można wykonywać bez skierowania. Z samego opisu badania można bardzo wiele wywnioskować i to jest o tyle istotne, że przekazując pacjentowi odpowiednie zalecenia, można uniknąć napadów. A jeżeli się unika napadów, nie będą występowały napady, uniknie się również długiego okresu leczenia. To tyle na dzisiaj. To jedno pytanie przygotowałam. Myślę, że interesujący temat. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.